Na połów kosarzy wypłynęliśmy jako ostatni. Z krabami Berda poszło nam nieźle, ale teraz trzeba podnieść resztę klatek, a pogoda coraz gorsza. Aby zacząć łowić kraby kosarze, załoga Cornelii Marie musi podnieść z dna 40 klatek, które zrzucili na granicy łowisk. Ale przed nimi jest szeroki na 1850 km nadciągający z zachodu potężny aleutski niż. W efekcie pokrywa lodowa przesunie się 90 km na południe. Ho, ho, ho. Niezłe fale. I gdzie te boje? Siedź na miejscu. Ładny rzut. Czekaj, aż się przewali. Ale buja. Niedobrze, że Taylor jest na górze, bo fale idą przez dziób. Idzie następna. Kryć się. Wow. Gdzie jest Taylor? O, jest. Na pokładzie w porządku? Tak jest. Często nie widać, gdy nadchodzą. Fakt. Uczcie się. To lepsze niż łowienie. Trzeba zrzucić te klatki. Musimy znaleźć łowisko, albo będziemy mieć przekichane.